Witam wszystkich bardzo serdecznie na trzecim locie i zapraszam Was wszystkich na relację. Dzisiaj lot odbędzie się z miejscowości Proszków do punktu oddziału, to jest 185 km. Pogoda niezbyt dobra, jest pochmurno, na miejscu wypuszczania też jest pochmurno. Na razie mam informację, że po prostu kabina czeka na wypuszczenie głębi, żeby troszkę może polepszyła się pogoda, ale to są takie wiadomości, powiedzmy, niezapewne. Także zapraszam wszystkich na kolejną relację. I tak jak wspomniałem na przywitaniu, dzisiaj relacja z lotu Proszków, 185 km. Jak na razie pogoda jest niezbyt ciekawa, ponieważ jest zachmurzone, chociaż tutaj od wschodu w zasadzie przedziera się słońce, może się to wyklaruje. Czekam na telefon od konwojenta, jeżeli tylko dostanę telefon, będzie to znak, że gołębie zostały wypuszczone. Wszystko oczywiście przygotowane, zegar podłączony, schroniony. Ostatnio ktoś się śmiał, że przykrywką przykrywałem. Dzisiaj niestety jest przykryty też wiadrem, ponieważ wszystko może się zdarzyć, może zacząć padać deszcz. Jest też wilgotno, także wszystko jest zabezpieczone. I tak dalej, i tak dalej. Gołębnik przed przylotem dzisiaj ładnie został wysprzątany. Podłoga, wszystko wydrapane, siodełka ładnie posprzątane. Także gołąbki przyjdą do gołębnika już ładnie wysprzątanego. Na wolierce nie sprzątałem, ale jak gołębie przylecą, a od poniedziałku mam mieć wolne, więc będę sprzątał. Tutaj wszystko ok, wloty pootwierane, antena podłączona. Czekamy na przylot gołębi. Tak jak mówię, pogoda nieciekawa. Tam od kierunku jest zachmurzone, niebo zaniesione chmurami takimi szarymi. Właśnie tam jest, gdzie teraz filmuję kierunek. Tam akurat, gdzie ta luka między tymi dwoma drzewami. Stamtąd powinny przychodzić gołąbki. Ale pogoda, jak widzicie, niezbyt przyjemna. Chociaż tutaj w Wodzisławiu Śląskim u mnie od wschodu widać, że pojawia się przez chmury, przeziera się słońce. Także może się to polepszy. Póki co ja jestem po nocce i będę szedł się zdrzemnąć, dopóki nie dostanę telefonu, że gołębie zostały wypuszczone. Chociaż zanim one dolecą do moich gołębników, to minie pewnie około 2 godzin. Także będę po prostu sobie ucinał drzemkę. Także na razie tu tyle i pozdrawiam wszystkich i życzę również udanych i pomyślnych lotów i wiatrów. A więc tak, moi drodzy, gołębie zostały wypuszczone 9:15, prawdopodobnie. Przed chwilą dzwonił do mnie konwojent, że gołębie wypuszczone, więc już jest połowa sukcesu, że tak powiem. Ale gołębie tutaj u mnie będą dopiero gdzieś około godziny 11:00. Pogoda
tutaj w Wodzisławiu u mnie na Gołębnika na hodowli w miarę ok, tam się widzę na kierunku poprawiło, niebo niebieskie z lekkimi chmurkami białymi, także jest super. Dobrze, to czekamy na przylot. Jak zaczną gołębie siadać, będę relacjonował. Tak, nie wiem, czy to widać, moi drodzy. Zrobiłem mały zabieg w oczekiwaniu na gołębie. Miałem trochę czasu jeszcze. W zasadzie mam go jeszcze. I tutaj miałem takie drzewo, które miało bardzo wysoką koronę i te drzewo posinałem. Posinałem gałęzie, także, bo ostatnio, gdy był lot, to zauważyłem, że gołębie tutaj muszą tak lekko zawracać, żeby po prostu móc później tak po prostu od tej strony, od strony południa po prostu móc troszkę tutaj zawrócić i lądować na gołębniku. Nie wiem, czy to będzie miało jakiś pozytywny efekt. W każdym razie na pewno tutaj ta widoczność, gdy gołębie będą lecieć właśnie z kierunku, będzie przez to drzewo na pewno lepsza, gdy nie ma już takiej po prostu wysokiej korony. Jest godzina 10:08. Na razie jeszcze gołębi nie ma. Także w dalszym ciągu oczywiście oczekujemy na przylot. Tak, na niebie zaczynają pojawiać się jakieś gołębie, ale to gołębie z innych oddziałów, podejrzewam. A mamy super pogodę, bo zaczęło świecić słonko. I to nawet dość fajnie grzeje. Czuję na plecach ciepło. Ale też zaczął padać deszcz, więc za niedługo gdzieś właśnie na kierunku powinna pokazać się tęcza. No nic, i na razie wiadomo, u mnie nic nie ma. Jeszcze tylko zerknę, czy te akumulatory mi tutaj nie przymokną, ale chyba nie. To tu akurat jest ok, wszystko dobrze. No i czekamy. Gołębie, tak jak mówię, wypuszczone 9:15 prawdopodobnie i zobaczymy, co dzisiaj moje gołąbki pokażą. Czy będzie lepiej jak ostatnio, czy będzie gorzej. Dużo gołębi już jest rozpierzonych, dość nawet tak dość bardzo rozpierzone są gołąbki już. No i po prostu zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Tak, widzicie, słonko przyświeca ładnie i pada deszczyk, także gdzieś tam powinna pokazać się tęcza, ale mnie nie interesuje tęcza, lecz gołębie. I tak jak mówię, zaczynają się pokazywać jakieś gołąbki już na niebie, lecą, ale to może wcześniej wypuszczone. Tam dzisiaj na miejscu wypuszczenia prawdopodobnie, z tego co doszły mnie słuchy, było 8 kabin z różnych oddziałów. Także tak to po prostu wygląda. I w dalszym ciągu czekamy. Słonko świeci, deszcz pada i jest dobrze. Mam nadzieję, że gołębie pokonają tą trasę w dobrym tempie i nie będą miały większych problemów. A więc tak, w dalszym ciągu nie ma gołębi, ale przed chwilą patrzyłem na pogodę. Pogoda tutaj w naszym rejonie w dalszym ciągu zachmurzone. Niebo i wiatr północno-wschodni, czyli taki, który będzie spychał gołębie właśnie w kierunku zachodnim. Także no te gołębie mogą właśnie przyjść tutaj z boku, chociaż ten wiatr nie jest silny. 28 km na godzinę maksymalnie, także może nie będzie akurat tutaj przeszkadzał i kolidował gołębią w locie. Na razie na niebie pusto, tam gdzieś jakaś sójka,
przeleciała, także spokojnie. Zobaczymy, jak to się wszystko dzisiaj ułoży. Chodź, 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 chodź. I pojawił się pierwszy gołąbek. Usiadł na dachu, ale niestety nie chce jakoś chodzić. Chodź, 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 chodź. Chodź malutki, chodź, 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 chodź. Odbił się. 11,88. Super. Także pojawiają się już powoli gołąbki. Pierwszy gołąb. Siadł, 11,88. Nie jest to gołąb typowany. Bardzo mnie to zdziwiło, bo tego gołębia w ogóle nie typowałem. Chodź, chodź, chodź malutki, chodź, 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 chodź. Nie wygląda na zmęczonego. W karmniku mają troszkę jedzenia, bo wczoraj poszły na głodno, także dostał troszkę jedzenia. Jest następny gołąb. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Krąży jeszcze. Tam go zwabiły jakieś dzikie grzywacze. No jest to kłopotliwe. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 malutki, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Nie chcą wchodzić w te gołębie. Chodź, 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 chodź. No masakra. Nie wiem, co jest grane, nie chcą wchodzić. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Leci trzeci. No chodź, 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 chodź. Chodź malutki, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Są następne gołębie, ale niestety nie chcą, nie chcą mi chodzić te gołębie, nie wiem, co jest grane. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodźcie, 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 szybko, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodźcie, chodźcie, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodźcie, chodźcie. Muszę. Coś mi tam przerwało, gołębie przylatują, ale niestety gołębie nie chcą wchodzić. Tak jak miałoby to wyglądać. Chodź, 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 chodź. Ten się spłoszył. Siedzi mi tu borok na wolierze. Postaram się go tam trochę przepędzić, bo się wystraszył. No chodź, chodź, chodź. No idź tam jeść, idź. A jeden gołąb nie będzie odbity, bo się przestraszył. Chciałem go złapać. Ach. I jest następny gołąbek czerwony. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Jego numer 1164. Chodź, 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 chodź. No chodź. No idź tam. Idź na antenę. Dobrze, odbił się. A nie, przepraszam, 1168, pomyliłem się. I następny gołąbek ląduje. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź malutki, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Dość ładnie one przychodzą dzisiaj z tego lotu z Proszkowa. 185 km, przypominam, lot dzisiaj odbył się. Chodź, 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 chodź malutki, chodź. No chodź, 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 chodź. No i na prędkości ładnie. Tutaj kolejny gołąbek ląduje. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodźcie. Chodź, 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 chodź. Pięknie. Tak, mamy już 21 gołębi. 20 odbitych, a jeden się nie odbił. Nie będę go, nie będę szukał tego gołębia. Nie będę nic kombinował, niech on sobie tam jest, trudno. Po prostu tak wyszło. Chodź, 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 chodź. I teraz bardzo, bardzo z wysoka mi tutaj następne pikują. Już tu leci. Kolejny.
Chodź, 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 chodź. Były dwa, ale jeden nie był mój. Chodź, 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 chodź. I ląduje. Chodź, 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 chodź. Chodź malutki, chodź, 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 chodź. To już wiem, co to jest. To jest taka malutka samiczka. Chodź, 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 chodź. 11,95 i numer, nie jestem pewny. Nie, 93, pomyliłem się, ale to są z tej samej pary gołębie. Jest ich 4, 93, 94, 95 i 96. Chodźcie, chodźcie. Dobrze. Czyli coś już powoli nam się tu zlatuje. Te przyleciały bardzo, bardzo z wysoka i z kierunku. Chodź, 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 chodź. I lecą kolejne gołąbki, ale to nie są chyba moje. Tutaj wysoko one są, nie będzie ich widać. 4 sztuki lecą. Pewnie z innych gołębników. No i czekamy. Nie wiem, jak tam czas u kolegów. Nikt do mnie nie dzwonił. Tak jak widzicie, odbitych 22 gołębie. Jeszcze możemy zobaczyć, jak to wygląda czasowo. 11:16. Jedenasta cztery pierwszy gołąb, 11:06 drugi, 11:06:13 trzeci, 11:06:16 czwarty i tak po kolei się zlatywały i 22 gołębie na razie odbite. Chodź, 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 chodź. Przyleciały dwa kolejne gołąbki. Chodź, 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 chodź. Przyleciał mój motyl, który był gołębiem chyba typowanym, ale się nie mylę. Chodź, 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 chodź. I gizbernek z nim. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. 11:55 i 11:62 albo 61. Chodź, 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 chodź. 62. Chodź, 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 chodź. No i powoli się zbieramy. Mamy 25 gołębi. Także nie jest źle. Lot proszków można chyba też zaliczyć do lotów udanych. Aczkolwiek wszystko pokaże lista konkursowa. Gołębie zleciały się ładnie i dolatują oczywiście pojedyncze sztuki. Na razie jest 25 sztuk. Mam nadzieję, że do godziny 12 zleci mi się całe stado. Jest 20 po 11. Gołąbki, jak widać, chodź, 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 chodź. Leci następny gołąbek. Kołuje już tutaj. Będę starał się go tutaj wychwycić. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Jeszcze kołuje, kołuje. Jeszcze mają energię te gołębie. Jeszcze mają energię. Trzeba chyba troszkę ująć karmy. Ponieważ dostawały karmę lotową już w środę. Tak delikatnie szklaneczkę, ale jednak widzę, że to jednak jeszcze za szybko. Gołąb ma dużo siły i jeszcze krąży, krąży. Nie chce się oś. Dobrze. Troszkę im tam karmy teraz posypię. Żeby sobie troszkę podjadły. No i Maruda oczywiście krąży i krąży, siąść nie umie. Chodź, 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 chodź. I wreszcie usiadł. Chodź, 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 chodź. I chyba wiem, co to jest za gołąb. 11,99, ale się nie mylę. Chodź, 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 malutki, chodź, 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 chodź. A nie, to nie jest. Chodź, 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 chodź. Chodź. 23 gołąb. 24, bo tamten, tak jak mówię, się nie odbił. Jeden. Dobra. Chodź, 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 chodź. I mamy kolejnego gołąbka. Przyleciał. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź
Chodź. Odbił się. 12:21. O, to gołąb, którego bym się nigdy nie spodziewał. Muszę zobaczyć, jak one są łobuzy ciekawskie. O, już tu karma, już karma. Jo. No, właś. Dobra, wyszedł sobie gołąbek. Muszę zobaczyć, jak one łobuzy tutaj już czyhają na karmę, żeby im dać karmę. Dobra, posypiemy im trochę, bo widzę, że normalnie są już tak nawrane. Chodźcie. Zabijają się za jedzeniem, jak widzicie. Mówili mi, żeby tak godzinę później pokarmić, ale dałem im teraz, jak mają. Dobra, czekamy na następne gołębie. Zlatują się pojedyncze sztuki. I tak to chyba będzie już teraz wyglądać. Nie liczę na to, żeby jakieś stado stadem przyszły. Pojedynczo docierają, także no coś poradzić. Pogoda się trochę spierniczyła. Jest bardzo, bardzo zachmurzone. Ale jest super. Jak na takie warunki to jest, wydaje mi się, dobrze. I leci moja pupila. Chodź. Samiczka i numer 1160. Chodź. Chodź malutka, chodź. I usiadła sobie. Chodź. No chodź malutka, chodź. Chodź. No chodź. Trzeba by ją tutaj zachęcić, bo ona nie za bardzo zawsze chce wchodzić. Chodź. Dobra, odbiła się. Dobra, właśnie. Głupole. Dobra, nie będziemy im tu robić takiego czegoś. I wlazła. Tam jest samczyk, ją witał. Straszne głodomory, straszne. Dobra, mamy mi trochę, żeby nie umiem wytrzymać. Macie. Chodź. Następny gołąbek przyleciał. Ten powinien mieć numer 1181. Chodź. Czy to jest 1181? Tak jest. Zgadza się. 1181. Jeden. To jest gołąbek po opolance. Samiczka po tym gołębiu, który mi się kiedyś przypamiętał z Opola. Mam jednego mutka w tym roku po tej parze. Aczkolwiek nie jestem 100% pewny, musiałbym tam zobaczyć. I na razie pauzujemy. Chodź. I leci kolejny maruda. Jakoś tak dziwnie. Nie wiem, czegoś się przestraszył. Tak jakby próbował siadać, ale poszedł gdzieś, nie wiem, może to nie był nawet gołąb. Ale dziwnie tutaj się akurat składał do lądowania. I tak jakby go ktoś przestraszyło. Nie wiem, czy tu gdzieś jakiegoś jastrzębia nie będzie. A może i nie. Chodź. I wrócił. Chodź. Widać, że te gołębie nie są zmęczone, one jeszcze by polatały. Chodź. Nie wiem, o co tu chodzi, gołąb jakoś ma problemy. Chodź. Nie czaję bazy. Zakręcony jakiś. Tak jakby chciał siadać, nie siada. Podchodzi do lądowania. Chodź. Tam go coś na bloki ciągnie, nie wiem. Dziwny gołąb. Zaraz zobaczymy, jeżeli się odbije, co to jest za gołąb. Bo mi się nie podoba już takie latanie. No chodź.
Bardzo dziwnie się zachowuje. No i nie wiem. Coś mi tu śmierdzi. Coś mi tu śmierdzi. Idę zobaczyć, bo tu mi się wydaje, że coś tu albo kot gdzieś siedzi na dachu, albo coś. Co tu jest grane? Chodź, 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 chodź! Dziwna bania. Chodź, chodźcie! No i dwa gołębie latają, krążą. Chodź, 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 chodź! No, wkurwiająca sprawa. Tyle muszę powiedzieć. Nic tu nie ma, a gołębie nie siadają. Jakaś masakra. No i teraz dopiero siadły. Chodź, 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 chodź. Odbił się jeden. Chodź, 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 chodź. 11:56. Bardzo dobry gołąb i nie wiem czemu tak krążył długo. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Jeszcze jeden na dachu. Odbił się 11:80. Chodź, 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 chodź. A i zlatują się następne. Chodź, 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 chodź. Dość ładnie siadają dzisiaj te gołąbki. Nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie jest źle. Następny gołąb się odbił. Jeszcze jeden tu gdzieś krążył. Krąży na niebie. Będzie siadał za chwileczkę. Chodź, 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 chodź. No wchodź, wchodź. Wchodź do gołębnika. Tak jest. I zaś kolejna sytuacja taka sama. Znowu poszedł gdzieś daleko. Zamiast siadać. Nie wiem, nie mam pojęcia. Już i tak tej karmy nie dostały tyle. W sobotę w ogóle nie dostawały karmy. Poszły na głodno, a i tak mimo tego te gołębie. Także nie ma tu żadnej jakiejś reguły. Gołębie czy nakarmione, czy nie nakarmione. Różnie siadają po prostu. Dobrze, nie ma tego gołębia. Na razie przerywam. Gołąb mi tu świruje pawiana. Tutaj próbuje się wydostać, czy co? No chodź tu, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Coś mu się pomyliło. No chodź jeść, chodź ładnie, no chodź. Chodź, on chce, żebym ja go karmił. Mały dupolek. Troszkę mi tam posypałem jeszcze. Ale to już teraz poczekamy na przylot kolejnych gołębi. Dopiero pokarmię jak będą wszystkie. I następny gołąb tutaj ląduje mi. Brakuje 9 gołębi. Ten jak siądzie, to będzie brakowało 8. Chodź, 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 chodź. Pięknie siada. Chodź, 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 chodź. Odbił się gołąbek pięknie. 11:91. To nie był gołąbek typowany. No większość tych gołębi typowanych wydaje mi się siadła. Także nie jest źle. Nie mam listy, ponieważ skasowałem listę. Jest na zegarze, ale to ja tam nie umiem tego znaleźć, nie wiem jak to tam poszukać. W każdym razie na pewno będzie wydrukowane na liście i będę widział, jak one siadały te gołębie. Teraz. Chodź, 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 chodź. Tu leci takie statko teraz. Widzimy, ale to są gołębie, które lecą gdzieś tam do jakiegoś innego hodowcy. Ale ciały całkiem z innego kierunku, tak jakby z przeciwległego. No i nic. Czekamy dalej.
A więc tak, zakończę już tą relację dzisiejszą. Z lotu brakuje jeszcze 7 gołębi. Kiedy się pojawią, no to trudno powiedzieć, wiadomo, ale jestem zadowolony. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. 35 gołębi odbitych. Brakuje jeszcze 7, ponieważ 42 sztuki włożyłem. Także mogę powiedzieć, że ten lot dzisiaj z Pruszkowa ze 185 km mogę zaliczyć też również do lotów bardzo udanych. Chociaż wszystko, tak jak wiemy, pokaże nam lista konkursowa. Także serdecznie wszystkich Was pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnej relacji z lotu. Nie pamiętam dokładnie, jaki następna będzie miejscowość, ale w każdym razie na pewno będę to również relacjonował. Także pozdrawiam wszystkich i dobry lot.